12 bieg zakończy trzecią serię startów i tutaj pod taśmą mamy dwóch tarnowian. Ernest Kozak, kask czerwony, Janusz Kołodziej, kask biały, Bartosz Smektała w kasku niebieskim i Adrian Gała w kasku żółtym. A więc trzech juniorów i bardzo doświadczony zawodnik z Tarnowa, Janusz Kozioł. I ja tak ciekaw jestem, szczerze mówiąc, Michał, czy oni się troszeczkę z Ernestem dogadali i Janusz Kołodziej będzie tam zerkał w stronę młodszego kolegi i ewentualnie nie pomoże mu w tym biegu, no bo Janusz Kołodziej punktów ma 5 w dwóch startach, a Ernest Koza tylko 2. Nawet pola startowe mają tak jak w programie ligowym, czyli pierwsze i trzecie pole, także... Tak, tylko kaski troszkę się nie zgadzają. Mogą to wykorzystać jako formę treningu. No zobaczymy. Ciężki mecz w Gorzowie w niedzielę przed Tarnowianami. Z tego co widziałem z piątką chyba jest Janusz Kołodziej, także będzie jeździł z juniorami, więc ma okazję do dobrego treningu z Ernestem. Koza, Smektała, Kołodziej i Gała. Ale tutaj Tarnowianom zarówno Smektała jak i Gała mogą pokrzyżować plany pod warunkiem, że uda im się start. No zobaczymy. Tutaj pracę w gorzowskiej części parku maszyn. Piotrek Świderski i jego team. Myślę, że powrócimy na tor. Tak, czas najwyższy, bo to już ostatnie sekundy przed startem do wyścigu 12. Janusz Kołodziej na zbliżeniu w kasku białym. Ernest Koza w czerwonym, Bartosz Smektała w niebieskim i Adrian Gała i Tarnowianie z przodu. Świeca Smektały, bo moment startowy miał całkiem niezły. No i teraz Janusz Kołodziej aż przemknął obok Ernesta Kozy niczym rakieta. Ernest na zewnętrzną troszeczkę chyba źle rozegrał tamten łuk. Janusz Kołodziej jedzie jednak pierwszy. Ernest jest drugi, trzeci Smektała, czwarty Gała. Czy tak zostanie już do końca? Bardzo daleko uciekł Janusz Kołodziej swoim rywalom, między innymi Ernestowi Kozie, który musi tutaj odbierać ataki Bartosza Smektały. Tymczasem upadł, ale na szczęście nie groźnie. Adrian Gała wstał z toru, ale chyba nie będzie kontynuował już wyścigu. Jeszcze jedno okrążenie przed nami, przed Januszem Kołodziejem, który ma dobre 40-50 metrów przewagi nad Ernestem Kozą. Trzeci jest Bartosz Smektała. No i pewnie taka kolejność już do linii mety zostanie zachowana, więc Kołodziej pierwszy, Koza na miejscu drugim, na miejscu trzecim Smektała, a biegu nie ukończył Adrian Gała. Takie są wyniki wyścigu 12. Bardzo szybki Janusz Kołodziej, nie było żadnych układów pomiędzy zawodnikami. Oni tam coś sobie tłumaczył, Ernest pokazuje na ten drugi łuk. No, miał tam problem na pierwszym okrążeniu, a tutaj cena popularności. Bartosz Zmarznik w przerwie między startami, zdjęcie z kibicem. Smektała trzeci, Gała nie ukończył biegu, upadł, wstał, szybciutko zjechał z toru, no ale oczywiście punktów dzięki temu mu nie przybył. Świetny start Tarnowian tutaj, no, natomiast Janusz Kołodziej odjechał Ernestowi nie chyba przed założenia, że nie za bardzo miał kto go atakować w tym biegu, więc pojechał pewnie do mety. Ernest utrzymał te dwa punkty. Po raz kolejny, to co zwracałem uwagę, Adrian Gała nie kontroluje w sposób poprawny tego motoru i niestety upadł i zapoznał się z nawierzchnią tego toru.